I znowu jestem nad rzeczką. Nic Nygusowi nie chce pociągnąć, ani rybki, ani pipki. Chyba się te ryby potopiły, tak mi się wydaje. Witam was wszystkich. Skoro nic nie bierze, polecimy sobie opowieści dziwnej treści. Łapeczki, komentarze mile widziane. Jeżeli w trakcie filmiku pojawi się reklama, nie przewijaj. Grosz do grosza i będzie kokosza. Mieszkałem w Poznaniu, pracowałem z kumplem, troszeczkę takim świrowatym, albo coś palił, albo brał tabletki na wyciszenie. Kilka razy wylądował też w psychiatryku, ale generalnie koleś był spoko. Miałem ranną zmianę, wpada Nygus: czy pomożesz mi odświeżyć mieszkanie? Za tydzień będzie wypłata. Mój stary jest po operacji kolana, jedzie na 3 tygodnie na rehabilitację. W tym czasie byśmy troszeczkę chatę odświeżyli. Gość mieszkał sam ze starym. Powiedziałem, czemu nie, tym bardziej, że kilka miesięcy wcześniej odświeżałem swoją kawalerkę. Koleś mi przy tym pomagał, nic za to nie chciał. Minął tydzień, przyszła wypłata, kupił jakieś rolki, farby, szpachle. Zaczynamy dłubać po robocie. Zrobiliśmy korytarz, łazienkę, kuchnię, jego pokój. Minęło prawie 2 tygodnie, 4 dni do powrotu jego starego z rehabilitacji. No to trzeba jeszcze odświeżyć pokój ojca. Mówię, dobra. Wszystkie graty na środek przykryliśmy folią. Patrzę, ale na suficie widzę sporo pęknięć. Mówię, daj młotek. Zaczynam pukać. Tutaj troszeczkę tynku odpadło, tam troszeczkę tynku odpadło, ale w miejscu, gdzie było starego łóżko, zacząłem pukać, wywaliłem sporą dziurę na suficie. Mówię, leć do sklepu, kup jakąś szpachlę, jakąś siatkę dobrą, trzeba to miejsce wzmocnić. Wraca, kupił samą szpachlę. Mówię, gdzie masz siatkę? Mówię, przecież to pęknie, a tam dupa ci pęknie. Zobacz, jaka tu jest dziura. W dupie dziura. Trzeba to zrobić szybko, bo stary za chwileczkę wraca. Mówię, jak tam chcesz. Nawaliliśmy jedną warstwę szpachli. Później drugą warstwę szpachli, żeby to szybciej schło. Poszło chyba z 8 kilo w to miejsce. W końcu wyschło. Zamalowaliśmy, meble rozstawiliśmy. Remont skończony. Jego stary wrócił z rehabilitacji, noga prawie się zgoiła. Pytam się, jak tam stary zareagował. No jest w niebo wzięty, cały w skowronkach. Mówię, no to gitara. Słuchajcie, minęły chyba 2 tygodnie. Wpada w robocie, mówi, słuchaj, wiesz, co się stało? Prawie mojego starego zabiliśmy. Mówię, niby, że jak? Pamiętasz to miejsce nad jego łóżkiem? Mówię, oczywiście, że pamiętam, sam tam dziurę wywaliłem. W nocy ten kawałek sufitu się odkleił i spadł staremu na łóżko. Mówię, jasna dupa, czyli że co, na łeb mu to pierdzielło? Mówi, słuchaj, stary po powrocie stwierdził, że przestawi sobie szafę, obrócił łóżko w drugą stronę i na całe szczęście spadło mu to na kolana. Ale akurat na tą nogę, którą miał po operacji, którą mu podreperowali na rehabilitacji. 3 tygodnie koleś nie mógł chodzić. Mówię, i co stary na to? Teraz jest też zadowolony. Mówi, cały weekend mnie wyzywał od skór synów. Mówi, chciałeś mnie zabić. To był zamach na moje życie. Liczysz cały czas na to, że dostaniesz po mnie tą chatę. Mówi, z chaty cię wypierd w pist. Słuchajcie, jaja jak berety. Koleś pojechał na rehabilitację, po operacji nogę mu podleczyli. No i akurat ten kawałek z sufitu, a mówiłem wyraźnie, trzeba dać jakieś wzmocnienie. Tam trzeba to szybko skończyć. Akurat ten kawałek mu pierdzielnął, akurat na tą nogę, którą miał po rehabilitacji. Taki zbieg okoliczności.
No ale koleś się pozbierał. Słuchajcie, ten kawał ważył pewnie z 7-8 kilo. Dobrze, że to łóżko obrócił, inaczej centralnie spadłoby mu to na łeb. Mogłoby chłopa rzeczywiście zabić, albo byłby sparaliżowany kaleka do końca życia. No taki przypadek. A kto powiedział, że to był przypadek? Może on celowo rzeczywiście, słuchajcie, tak zaplanował, chciał zabić starego. Kto wie, tego już się nie dowiemy. Jeżeli się podobało, łapeczka, komentarz i co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego, pozdrawiam, zobaczę, co się tutaj dzieje na haczyku. Pozdrow.